wróćmy do piłki na chwilę. Jesteś selekcjonerem, jeśli chodzi o wybieranie piosenek. Gdybyś był selekcjonerem, miałbyś wystawić 11 reprezentacji Polski na mecz, który otwiera mundial. Kto by to był? Mówimy o piłkarzach. Mówimy o piłce nożnej, o tak. O piłkarzach, okej. Słuchaj, no jeżeli chodzi o bramkarzy, to Wojtek Szczęsny, mimo że ja byłem zwolennikiem dużym Łukasza Fabiańskiego, no ale jednak no, Wojtek po swojej transferze do Juventusu i po formie, którą tam pokazał, jakby jest moim zdaniem absolutnym numerem jeden. Obrona to na pewno Kamil Glik, drugiego obrońca, ja nie wiem, czy nie postawiłbym na Thiago Ciąnka, dlatego że... Podobno solidny grawca. To raz, dwa, nie jestem wielkim fanem Pazdana. Okej, mamy środkowych, boczni? A chyba zależy, jakie ustawienie. Chyba, że grasz z czterema. Nie, czterema. Na prawej obronie na pewno Piszczu, na lewej tutaj... Tu jest ciężki temat, no bo na zeszłym Euro, które no, było dwa lata temu, świetnie grał Jędza. Teraz to jest gdzieś tam, słyszałem szepty na Twitterze, że generalnie już może w ogóle nie być w kadrze szerokiej. To co Rybus, tak? Czy ktoś jeszcze inny? Chyba Rybus na ten moment. Chyba Rybus, tak mi się wydaje. No to mamy obronę. Ośrodek pomocy. Ten Krychowiak jest dla mnie taki, jakby ja bardzo ceniłem tego piłkarza, jak był w formie. Natomiast jak nie jest w formie, to nie jest piłkarz, który gra solidnie, ale nie tak dobrze jak grał, tylko gra słabo po prostu. I to jest trudne. Ale chyba bym mimo wszystko postawił na Krychowiaka, na pewno na Zielińskiego jako tego ofensywnego, środkowego pomocnika. Ja bym w ogóle zagrał systemem 4-4-2, ja bym grał z dwoma napastnikami. Ja bym postawił na duet Lewandowski-Milik. I jeszcze Boczny w takim razie zostaje. Bościkowski-Peszko. I zamykamy. Grosik. Wiesz co, ja na przykład jestem bardzo zaskoczony. Tutaj raczej to się nie wydarzy, mały procent jest, ale że nikt w kadrze obecnych szkoleniowców nie widzi Adriana Mierzejewskiego, który w lidze australijskiej, niezależnie jak ona jest, no wiesz, no z drugiej strony Peszko gra w lidze polskiej. Jaka jest Liga Polska? No umówmy się, przecież to, co się to ostatnio dzieje w lidze polskiej, to jest kabaret. I nie mówmy się, jakby dla mnie to mecz ostatni, który widziałem w Legii z Jagiellonią, to po prostu, jak później włączyłem Grand Derby, to myślałem, że w przyspieszonym tempie włączyłem coś, bo to zupełnie był inny poziom. Ale no, wracając do tego, no wydaje mi się, że Adrian Mierzejewski w ogóle został chyba wybrany piłkarzem roku w Australii. No i ten człowiek strzelił multum bramek, jakby był trzonem zespołu, gra naprawdę fajnie, jest skrzydłowym, który ma lewą nogę, to też jest deficyt. Kompletnie nie rozumiem brak powołań dla tego człowieka, może są rzeczy, o których nie wiemy. Tak czy inaczej, jak ja bym wystawiał, to Adrian Mierzejewski by się znalazł na lewej pomocy i w ataku widziałbym Lewandowskiego i Milika, na prawej Kuba Błaszczykowski.